Cześć, siemanko, witam w kolejnym odcinku z Kolonii 1990. W kolejnym odcinku z tej serii. W dzisiejszym odcinku jedziemy kosić wszystko, co się ryja, wszystkie pola. Muszę z tego sezonu jak najwięcej wyciągnąć kasy, żeby szybko skończyć tą kolonię. No i taki jest cel, żeby to szybko skończyć i mieć spokój. Dobra, to zostawiamy wózek. Przecież ten header miał parę metrów dalej przejechać, ale nieważne. Widzę, że trzeba to robić tak. Go podczepić tutaj, no trudno. Nie przewijam czasu, bo ma palej deszcz, jest dobra cena, bo jest. W sumie mogłem tamtędy przejść tyłem, ale dobra, nieważne. No to jest 2500 chyba. A, jednak była ścieżka. No i dobra, i wrócimy te ryje. No 2449 za to. No, czyli można zaokrąglić 2500. Czy zaraz powiedzieć, że piątki nie masz problemu, to nie można. A ja wam powiem tak, że nie chce mi się w ogóle grać tego farminga. Zresztą to widać chyba nawet. Nie chce mi się tego grać farminga. I tym bardziej nagrywać. Tego gram tylko, żeby nagrać ten odcinek. Czy może znajdę jakąś chęć wewnętrzną? Mi się zachce zagrać. I mi się znowu zachce grać tego farminga. Ale myślę, że przed 22 nie da rady. Tego chcę szybko tę serię pokończyć. Tego już. Po tym sezonie na umór wszystko kupuję, żeby kupić to. Zrobić pola. I zebrać ostateczny plon. Sprzedać. To tyle. Bo tego aż się nie chcę robić już. Skoro i tak ja nic z tego nie mam. Chcę tylko po prostu tę serię dociągnąć do końca. Oczywiście wiadomo, że woli brudnowskiej nie kończę, bo nie muszę. Felsbruna muszę iść i skończyć też. Żeby nie było. Na kolonie nagrywam, bo mam pod ręką. W sumie Felsbruna też mam pod ręką. Gardię tego, ale no wolę jakoś. Jakoś tak wolę kolonii nagrać. No taki Boluś czy tam Boluś. Boluś czy Bronek, czy tam ogólnie. Ci co mają większe kanały i zarabiają, no to im się opłaca nagrywać to. I oni mają chęć, żeby w to grać. No bo oni wiedzą, że wam się to podoba, w sensie lują. I oni na tym zarabiają. Więc jak ja bym miał tyle wyświetleń co Boluś na przykład, no to. No to na pewno bym to robił. No, jeszcze jak na tym można zarabiać, to. Już w ogóle. No a tak jak ja nic z tego nie mam. Ani kasy, ani wyświetleń. Znaczy kasa nie musi być, no ale. Fajnie, jakby to chociaż jakieś wysiedlenie miało. A nie, że ja mam kurczę niby 900 subów, a tak naprawdę wysiedlenie nie ma. Tego czas. Czas zamknąć kanał i tyle. Po prostu zostawić sobie go na YouTube, niech jest.
Tylko ja sobie będę na nim, będę sobie inne filmy, tylko youtuberów sobie oglądam. Nie, oczywiście gra z Minecraft, tak. No powiem wam, zupełnie fajnie się gra bez YouTube'a. Tak na silku, nic mnie nie interesuje. O. No tak więc czas odchodzić z YouTube'a. Bo są po prostu lepsi ode mnie, no. A to, że Oskaru się zapłasza, to już druga strona medalu. Trudno. Bo po prostu wolę zająć się czymś innym niż ty. Może kiedy? No nie, no raczej nie. Nie ma sensu takie nagrywanie. Tak więc nagrywam do końca tych serii. Co mam? Czyli co? Co mam? Mam kolonię i Felsbrun. Jeśli tak woli zabierzaski, brudnaski nie będę liczył, no bo po co? Bo ona była taka, o, żeby sobie dotrwać do 22, ale jednak 22 nie będę nagrywał, no bo odchodzę z YouTube'a, no. Bo nie opłaca mi się tego robić. To mogę sobie na silku pograć. Farminga oczywiście 22 będę grał jak najbardziej. Jak najbardziej farminga będę grał. Ale poza YouTube'ami. Dzięki temu YouTube'owi też parę osób poznałem, na przykład Michaela, artystę. Znaczy artystę nie przez YouTube'a, ale poznałem sobie Michaela, Macha przecież. Poznałem też i Oskarusia. Już nie mam go na Messengerze, ale... Ale dużo ludzi przez YouTube'a poznałem. Niestety Zbycha. Mówię niestety, bo tak mnie wkurwia ten człowiek już. Że to nie wiecie jak to jest. Z tym Zbysiem do końca. Kubiksa to nie, Kubiksa to akurat przez Bartusia. No i to tak jakoś jest. Że po prostu no nie chce im się, no nie chce im się, za cholerę nie chce im się tego robić. Nie wiem czy to już jestem większy, co? Mi się tak totalnie tego nie chce. Skakuję sobie przez ulicę. Nie wiem, ile uda mi się skosić. Nie chce mi się... Nie wiem, ile... O, bo mówiłem o tym, że... No, nie wiem, ile mi się uda skosić, no bo zapowiadają deszcz. Tak więc no, ile skoszę, tyle skoszę.
Nie wiem, czy dużo, czy mało skosze, zobaczymy. Ale kasa z tego ryja będzie dobra. Tak więc to jest o tyle dobre. Będzie kasy troszeczkę. No. I ogólnie to tylko kasa jest dobra z tego. No i będzie można kupować pola. No, 11 ton. Tam dalej nie jadę, bo nie chce mi się. Tak pewnie prędzej czy później będę się to skosić. To bez dwóch zdań, no ale. Ile mogę ukosić na tym zbiorniku, to ukoszę tutaj. Przejadę się tam wysypać. Pojadę 54, ten mały kawałek skosić pola. Dosypię to do przyczepy i pojadę sprzedać przyczepę. No bo teraz będzie 29 ton. A tam będzie za 4 ton. Tam będzie więcej niż 4 ton. Dobra, pełno. I dobra, sypim no. Bo co innego mam robić. A, w sumie mam tyle kasy, to mogę powoli pola kupować. Oj. No to jedziemy od tej strony. Kup. 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 A, o, 6 tego mi zostało. O, to zaraz trzeba wszczepę, to będzie. Razy 2,5, 30 ton, to będzie. Z 80 tysięcy to samo. No i więc no, nic tylko się cieszyć. Elegancko idzie to koszenie. No, odcinki robię nawet już 20 parę minut. A czy w kolejnym odcinku będziemy kosić? Myślę, że mogę zrobić tę kontynuację żniw na tych mniejszych kawałkach. Nie, tam zostawię sobie dwa małe pola. Żeby skosić i tyle. To by było do odcinka ostatniego, żeby tam było pokazane, ile mam kasy. Ile mam kasy, ile wydam na pola. No, myślę, że to będzie fajne. Będzie to 4 ton? Nie będzie 4 ton. Kurde, szkoda, że nie wziąłem sobie CP tutaj. O jest, ale przydzwonił. No i dobra, 15 minut jest. Więc jeszcze z 10 minut sobie zrobimy. Odcinka i spierdzielamy. Bo mam chęć iść na... Ile, że mam chęć iść na śniadanie? Co rzadko się zdarza. Tu mam jeszcze chęć iść na Eurotrucka, żeby robić te
żeby sobie grać po prostu. Bo w Eurotracku gram dużo. W Eurotracka, nie w Eurotracku, tylko w Eurotracka gram dużo. Ja tam chyba mam 70 godzin prawie, że w 2 tygodnie. Mam 67 godzin, jak wczoraj patrzyłem. Mam 67 godzin, 2 tygodnie. Mam 41 osiągnięć zrobionych. No tak więc tak. DLC Iberii nie mam jeszcze. Nie będę mieć na razie. Może jak będzie promocja. Może jak będzie na promocji Iberia, to kupię. Bo teraz nie będę wydawał się, żeby mieć dodatek do. To nie opłaca się. Wolę sobie poczekać do tego. Do czarnego piątku. Który będzie za niedługo. No, tam jest chyba w listopadzie. 27, czy jakoś tak to wypada. Myślę, że wtedy będzie w promocji Iberia. Fajnie by było. Nie powiem, że nie. No bo PSF karta 200 zł kupię, żeby doładować, żeby kupić farminga za 180, to dostanę 54 zł na Steamie. No 80 tysięcy za taką szczepę. A w farmingu 1415 godzin. Oczywiście tym na Steamie chodzi o to. Palić, sadzić, zalegalizować. Dobra, obkoszę mu to. No i dobra, jedź. Co jest? Jak on się tu znalazł? Sadzić, palić, zalegalizować. No jedź, mamy 18 minut. Także jak dojedziemy, to będzie się sypał. To jest wielkie pole, zacząłem kosić największe. Moje. Także zanim on kółko zrobię, to 3 zbiorniki musi wysypać. No i dobra, elegancko. Sadzić, palić, zalegalizować. Dobra, to na niego poczekam, bo tu powinien dojechać dotąd. No, on jeszcze za rzekami, to powinien dojechać, bo mam 10 ton. No, powinien dojechać. A jak nie, to prawie. Dobra, i kupujemy. No, nie jesteśmy na to pole. Nieważne. No dobra, i 3 kolejne pola kupione. A ja czekaj, mam precyzyjne rolnictwo. Chcę tak kliknąć, to nie mogę spłynąć. Muszę kretem badać. To niedobrze.
Ale żem trudno przez przypadek. Ale dobrze, nie pada. Czy zaraz pewnie będzie padać, bo... Czyli tak się zbiera i zbiera. Tak się zbiera na ten deszcz i zbiera. Sadzić, palić, zalegalizować. No, na tym polu to trzy duże kółka. I praktycznie tutaj będzie odcięte ten cypel. A potem tam, no, jakoś pójdzie to. A no dobra. Dwadzieścia jeden minut. I co robi z tym faktem? Kończy odcinek? Myślę, że można powoli kończyć. By było na tyle z tego zbioru. Ja to wszystko skoszę sobie. A w kolejnym odcinku będziemy chyba to nowe pole ogarniać, czyli tutaj jest jakaś pszenica do koszenia. To jeszcze nie rosło, ale to nie ważne. Tu jest jakieś pole kukurydzy. Jedziemy dalej górę, czy to nie. Jakieś kolejne, kolejny jęczmień. Tutaj coś rośnie, tu rzepak rośnie, tu rzepak rośnie. Więc tutaj będzie fajnie. Będzie rzepak do koszenia. Czyli soja rośnie jeszcze w ogóle. Soja rośnie. Jęczmień rośnie. Pszenica. Owiec. Soja. Jęczmień. Czy tu dużo pszenicy będzie do zbioru, ale to dobrze. Sadzić, palić, zalegalizować. No i dobra, jadę tam powoli, zanim będę se jechał. Wysypiemy ten jeden zbiornik. Sprzedam tą przyczepę. Zboża. No i zakończymy odcinek, no. Co tam zerwał? W drzewko przyzwoniłeś, kolego. Co jest? Czemu jak mi nie ma, to nie idzie dalej? Dzieje się to? Włączysz go na tym pomacie, to chyba psa będzie. Ale jajca ty. Hamowałem. Ale dym ty. To praktycznie darmowy falomot. Czy ja sam mogę kosić? Tego na pracowniku puścić? Znaczy na pracowniku. Po prostu tempomat mu włączyć, wysiadasz i to sam jedzie.
No i teraz co tu zrobić? Muszę skosić ten cypel. Niejako sobie na spokojnie skoszę. Wysypię tutaj. Pojadę sprzedać tam przyczepę. Kupimy ostatnie pola. Na tym odcinku. Będziemy kończyć. Trzeba go sieknę. Nie zmieszczę go na zbiornik. Ale do drzewka dojadę. To najważniejsze, że do drzewka dojadę. O, i elegancko. Tutaj pojadę w tą stronę, by tutaj ładny łuk zrobić do wysypywania się. No i dobra, i może być ręczny. No i elegancko. Robię miniaturkę od razu, bo nie mam czasu. Trzeba grać w Eurotrucka. Dostawy robić. Nie tam farmingiem się zajmować. Osiągnięcie mam 100%, także. Dobra, tu mu wytnę ten narożnik. O! Co by chłop już miał prościej. Teraz, żeby to fajnie wyszło, to cały pasek bym musiał zrobić. Jakub powiedział, Ała! a, elo Kacper, jestem, idziesz na kanał. Zaraz pójdę. Tylko puszczę go tutaj. No i dobra, jadę sprzedać tą ostatnią przyczepę. Co prawda niepełną, ale no. Bo idealna dwa zbiorniki nie wchodzą. Bo idealna ma 17 ton. Tak więc tam zostają 2 tony. A w Nikolandzie znowu dwa wchodzą i nie jest pełno, trzeba dosypywać. No i dobra, dziękuję za oglądanie tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie mój kanał, podajcie kolejne filmy. Trzymajcie się cieplutko, cześć! Wiem, że niech się zablokował, ale to już nie interesuje mnie, bo idę na inną grę. Sadzić, ani zalegalizować. Dobrze. Można 27 godzin. Dobra, także dziękuję za oglądanie tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie mój kanał, podajcie mi kolejne filmy. Trzymajcie się, prędko, cześć.